Sanach należy dziś do najpopularniejszych piosenkarek młodego pokolenia. Artystka odniosła ogromny sukces i cieszy się zainteresowaniem, którego może pozazdrościć jej niejedna zasłużona gwiazda rodzimej estrady. Talent wokalistki doceniają nie tylko młodzi fani, ale także doświadczeni muzycy. Ostatnio w sieci pojawiły się plotki sugerujące że 26. klatka ma szansę zastąpić Agnieszkę Cholińską i zostać wokalistką reaktywowanej przez Grzegorza Skawińskiego grupy O.N.A. jakby tego było mało. Rekordy popularności biją także trasy koncertowe Sanach. Niedawno piosenkarce udało się zapełnić stadion narodowy. Wcześniej młoda gwiazda zagrała i zaśpiewała między innymi na stadionie Śląskim w Chorzowie i w Gdańsku. Choć niektórzy narzekają na wysokie ceny biletów, wejściówki na koncerty gwiazdy wyprzedają się błyskawicznie, nic dziwnego, że nie każdemu uda się zobaczyć i usłyszeć swoją idolkę na żywo. Na szczęście Sanach dba o to, by jak najczęściej spotykać się z wielbicielami. Ci, Którzy jeszcze nie mieli okazji wybrać się na jej występ bądź odczuwają niedosyt, zapewne ucieszą się z najnowszego wpisu artystki. 26, latka z niekrytą radością poinformowała w mediach społecznościowych o dodatkowych terminach koncertów organizowanych w ramach nowej trasy koncertowej. Moi kochani, po waszych wielu prośbach udało mi się wywalczyć jeszcze kilka terminów na nasze poezjowe spotkania. Tak bardzo się cieszę. Tom jut na moje serce, które tęskni za wami. Czytamy na jej instagramowym profilu. Jakby tego było mało, piosenkarka zapowiedziała też. Kolejną niespodziankę. Co miała na myśli? Wygląda na to, że fani wokalistki dowiedzą się o tym już niebawem. To jeszcze nie koniec niespodzianek. Będę dawać znać, bo dzieje się dużo dzięki Wam. Jesteście wspaniali, dodała tajemniczo. Zobacz też, Sanach pokazała zdjęcie pizzy hawajskiej i się zaczęło ile zarabia Sanach. Znamy kwoty za koncert. Są większe niż u Maryli Rodowicz Zapędowska ostro uderza w Sanach. Takie słowa musiały zaboleć młodą artystkę.